Na wsiach i w małych miasteczkach w Polsce zamykane są ośrodki ważne dla rozwoju lokalnych społeczności. Domy kultury, szkoły wiejskie, świetlice, biblioteki. Brak instytucji, które w innowacyjny sposób stymulowałyby lokalną aktywność w oparciu o więzi społeczne, powoduje dużo mniejsze zaangażowanie i brak zainteresowania mieszkańców życiem publicznym. Wciąż niewielkie wykorzystanie internetu w małych miejscowościach przekłada się na znikomy postęp cyfryzacji tych obszarów. A gdyby stworzyć miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać i dzielić pasjami, gdzie odżyłyby lokalne inicjatywy i więzi, postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i stworzyć miejsca integracji lokalnych środowisk. Warunek był jeden – zaangażować lokalne społeczności na każdym etapie projektu. Rekrutacja do programu wymagała od mieszkańców stworzenia grupy inicjatywnej, opracowania planu wykorzystania pracowni, zaproponowania kreatywnego zagospodarowania przestrzeni publicznej i uzyskania przychylności lokalnych władz. O ostatecznym przeznaczeniu pracowni decydowali sami mieszkańcy, zgodnie z aktualnymi potrzebami lokalnej społeczności. My także się zaangażowaliśmy. Wolontariusze Orange zajęli się remontem pracowni i pomogli zainstalować ufundowany w ramach projektu sprzęt. Stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, konsole do gier, telewizory LCD, a także komfortowe meble. Tak powstało 50 multimedialno-internetowych pracowni Orange. Udało nam się złożyć wniosek do programu Pracownia Orange. Wygraliśmy go i przez to mogliśmy to pomieszczenie wypełnić. Wypełnić zarówno sprzętowo, bo dostaliśmy komputery, telewizor, PlayStation, ale wypełnić duchowo, merytorycznie, bo to nadało nowy kierunek w naszych działaniach. Ale uroczyste otwarcie pracowni było dopiero początkiem. Otwarte w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców stały się miejscem integracji środowisk z różnych grup wiekowych, a poprzez zapewnienie dostępu do internetu zachęciły do współdziałania, rozwijania kompetencji cyfrowych i pasji mieszkańców. A idealnym pomysłem na utrzymywanie stałego zaangażowania mieszkańców okazała się grywalizacja, którą jako pierwsi w Polsce wykorzystaliśmy w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Grywalizacja na platformie www.pracownieorange.pl skupia i angażuje wszystkich przedstawicieli pracowni. Umożliwia dzielenie się doświadczeniem i pomaga rozwijać ważne kompetencje cyfrowe, inspirując do różnorodnych inicjatyw, jak szkolenia komputerowe, aktywności łączące pokolenia czy inicjatywy kulturalne. Fundacja Orange wspólnie z partnerami inspiruje do podejmowania twórczych inicjatyw. Podczas szkoleń i corocznych zjazdów zachęca m.in. do wykorzystywania nowoczesnych form animacji społeczno-kulturalnych czy kształtowania umiejętności liderskich. Po czym poznajemy, że odnieśliśmy sukces? Otrzymaliśmy 750 zgłoszeń do projektu. 250 tysięcy osób korzysta z pracowni. Pomagajmy, nam też pomogą, tak myślę, że to jest takie ogólne, że to co dajemy później do nas jakimś szerokim kołem wraca. Brakowało takiej świetlicy, gdzie dzieci mogłyby przyjść, mogłyby zrobić coś poza lekcjami, rozwinąć swoje zainteresowania. Mamy też poczucie, że zainspirowaliśmy to swoje środowisko do tego, żeby ta nasza społeczność już tak się obudziła. Myślę, że z jednej strony jest bardzo duża przestrzeń i kapitał, z którego można korzystać, a z drugiej strony jest ogromna i potężna władza w rękach społeczności. Jak się przyjdzie po lekcjach tutaj, to można odrobić lekcje. No nie ma rozrywek tutaj w naszej okolicy, dlatego bardzo fajnie, że powstała pracownia Orange. 2300 osób odwiedza miesięcznie platformę grywalizacyjną. 550 publikacji ukazało się od ogłoszenia startu programu. Publikacje te pozwoliły na dotarcie do ponad 8 milionów osób. 4 pracownie otrzymały 130 tysięcy złotych dofinansowania od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dofinansowanie to mieszkańcy zdobyli samodzielnie, dzięki determinacji i zaangażowaniu. To dla nas wielka radość i miara naszego sukcesu. Dlatego mocno wierzymy, że to cały czas dopiero początek.